Przechodzimy do punktu 4 porządku obrad o zmianach. Uchwała w sprawie określenia warunków oraz wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowic, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. Pani Majkowska, proszę o referowanie tej uchwały. Witam serdecznie. Uchwała określa warunki, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk, spalarni, zwłok zwierząt i ich części. Uchwała stanowi wykonanie obowiązku nałożonego na organy gminy w artykule 7 ust. 1 punkt 3 punkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z artykułem 7 ustęp 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wymagania te określa Rada Gminy w drodze uchwały. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Jeżeli są pytania do uchwały, proszę bardzo. Uchwała jest w sumie czytelna, ale pan poseł Kaczyński, proszę bardzo. Dzień dobry. Ja mam pytanie do pani. Gdzie są nasze pytanie właśnie zwierzęta, które wpadły? Ja mam prośbę na sali. Czy w dni świąteczne? Panie Sławku, jak reagować i kiedy zgłaszać? Jak najbardziej można zgłaszać na policję. Policja ma wszystkie dane firmy, z którą gmina ma podpisane umowy na utylizację władzych zwierząt. Jak najbardziej bezpośrednio w domu. Jeżeli gdzieś tam też można mówić, pani się. Jak najbardziej dysponuję telefonem z podwoką i jestem 24/24 dostępny. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Kolejne pytanie. Pan radny, proszę. Dobry, panie. Nie wiem, dlaczego ta dyskusja, tak jak się ma zaangażowanie, ta dyskusja, uważam, to jest dosyć ważna uchwała. Głównie chodzi mi o miejsca tych przetrzymywania tych zwierząt. Bo tutaj mówię, że wystarczy, że przedsiębiorstwo będzie miał miejsce, tak? I już może przechowywać. Państwo wiecie, ile takie rzeczy tworzą konfliktu, tak? Jak zgromadzenie psów w jednym miejscu. I nie wiem. Tutaj trzeba było bardzo dobrze zastanowić i dopracować, jakie to były inne miejsca, w których wolno te psy przechowywać. Załóżmy teraz, że znajdzie się taki aktywny człowiek, który może potrzebna jest ta działalność, tak? Który będzie miał fajne miejsce, ale wokół jest pełno budynków, tak? I te psy będą 24 godziny akurat ujadane. Tu też jest w tej uchwale, mówimy też o utylizacji zwłok, czyli o spalarni, ogrzewaniu. To nie wystarczy, tak, chyba, żeby ktoś miał tylko takie miejsce i już będzie miał obok nas spalarnię. Ja nie wiem, czy państwo, mówię, ci, co przygotowywali, tak, tą uchwałę, czy wszystko zostało to przewidziane, bo tam się mówi o miejscach, które są, że tak powiem, przewidziane w planie przestrzennego zagospodarowania, albo wystarczy warunki, wydana decyzja o warunkach, tak. No już ta decyzja to jest wydawana przez konkretnego urzędnika i nie wiem, jakie przepisy to regulują. Jeżeli to regulują, to proszę nam zapoznać, tak? W których miejscach będzie można taką działalność prowadzić. Żebyśmy się nie obudzili, że w przyszłym w styczniu dadzą się składać wnioski, będą wnioski o wykonywanie takiej na przykład, nie wiem, załóżmy. Pani Mesan, proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Panie Przewodniczący, ta uchwała jest aktem prawa miejscowego i określa tylko minimalne, niezbędne warunki. Normalnie to będzie prowadzone postępowanie administracyjne i wójt, prowadząc to postępowanie administracyjne, w zależności od konkretnej sprawy, będzie mógł żądać wielu innych dokumentów, które będą potrzebne na użytek tej konkretnej sprawy. I dopiero zostanie po przeprowadzeniu tego gruntownego postępowania administracyjnego wydana decyzja administracyjna o tym, czy udzieli zezwolenia, czy też nie udzieli. Te wymagania z uchwały są wymaganiami minimalnymi i niezbędnymi, a szereg innych dokumentów będzie żądał w trakcie
zachowania tych Moje pytanie wiąże się stąd, nie dalej jak bardzo temu oglądałem taki program telewizji Sprawa Reportera, gdzie w jednej z miejscowości powstało miejsce do spopielania zwłok ludzkich, czyli krematorium tak zwane, prawda? Słuchajcie Państwo, żaden z urzędników nie mógł odmówić wydania decyzji na takie coś, ponieważ inne przepisy tego nie regulują, nie ma podstawy do odmowy. Żebyśmy coś nie zrobili, że potem my nie będziemy już. W ogóle ja to będzie sprawdzą, jeżeli będzie miał prawo do sprawdzenia jakichkolwiek dokumentów. Dlatego dopytuję się o to, bo wiem, jak to się może, że tak powiem, panu szkodzi. Pani mecenas, jeszcze raz proszę. Ja chciałam mówić tylko o orzecznictwie sądu administracyjnego, bo nie, tej uchwały jest takie, że wójt określa tylko warunki niezbędne, nie przytacza innych przepisów, nie przytacza innych aktów prawnych, które są wymagane i które będą brane pod uwagę przy wydaniu przez wójta decyzji zezwalającej. Jeżeli się przytoczy, to organ nadzoru stwierdzenie zarzutów. Te inne przepisy, o których pani mówi, ściśle określają miejsce, w którym można zlokalizować taką spalarnię, czy cmentarzysko, tak, zwierząt, czy inne przepisy, to dokładnie określają. Mam tutaj rozporządzenie, które mówi o prowadzeniu schroniska. Nawet paragraf 1 stanowi, że schronisko dla zwierząt powinno być zlokalizowane w miejscu oddalonym co najmniej o 150 od siebie ludzi, obiektów użyteczności publicznej, zakładów należących do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego, zakładów należących do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania środków żywienia zwierząt, zakładów prowadzących działalność w zakresie zbierania i przechowywania ofiarów przetwarzania, wykorzystywania, stosowania ubocznych produktów zwierzęcych, rzeźni, targów, zwerków, ogrodów zoologicznych oraz innych miejsc prowadzenia zwierząt. To jest taki pierwszy... O grzebowisku, tak? O schronisku. O schronisku, tak. A o grzebowisku, tak? Te 150 metrów to odległość nie jest duża, tak? Więc ja nie wiem, może byśmy o tych 15 przepisach, to może, tak? Pan mówi, proszę o coś. Państwa, tutaj w tych załącznikach i wymagania, które są określone, jest taki dość istotny punkt, dość bardzo łatwy do określenia i dość rygorystyczny później, jeśli chodzi o przestrzeganie, to znaczy, że do wykonania działalności, że te wszystkie miejsca muszą być zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Czyli nie kto inny jak Państwo radni na poziomie, na etapie uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wyznaczacie te miejsca, które mogą takiemu, powiedzmy, takiej działalności służyć. Tutaj jest taka dość mocne prawo miejscowe, które w jakiś sposób reguluje możliwość powstawania tego typu firm czy też instytucji. Pan Radny Górecki, proszę. Dobry Państwo. Tak, oczywiście tutaj odnosi się uchwała do rozporządzeń. Ja mam pytanie do pana wójta, do pani kierownik. Proszę powiedzieć, czy w poprzednim roku, to znaczy w tym roku, były jakieś uwagi do tej firmy, która wygrała przetarg na właśnie na tego typu tutaj usługi? W zakresie odbierania zwłok nie mieliśmy żadnych. A jakiekolwiek na tą firmę, jakiekolwiek uwagi, czy były w ogóle do pani kierowane? Jaki pan charakter? Odnosi firmę, która odbiera, nie mieliśmy nawet. A co to była ta firma? Słucham? Cóż to była ta firma? MZ Otuszku. MZ Otuszku, tym zajmowałeś. No dobrze, tak. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa. Panie wójcie, wspomniał o planach przestrzennego zagospodarowania i rzeczywiście to my uchwalamy, ale już na przykład decyzję o walce do budowy to my nie wydajemy jako radni, to jest pierwsza sprawa, a też można to zrobić. I ja wtedy mówię o przedsiębiorstwach, bo są zwykle przedsiębiorcy u nas, którzy są, to oni są pod generaczem, po prostu wyławiają, odjeżdżają. Mi chodzi o lokalizację na terenie gminy naszej. Ja rozumiem, że pan sobie pytał pan Andrzej, bo
Królewski. To było pytanie trochę takie poboczne. Chodzi o prowadzenie działalności w tym zakresie. Ona wcale nie musi być zakontraktowana z gminą, raczej jako urzędem na obsługę danego terenu. Ktoś może na naszym terenie prowadzić po prostu schronisko, które będzie obsługiwało zupełnie inne rejony, a jedynie będzie działało na naszym terenie. I te elementy rzeczywiście są zawarte głównie na te ograniczenia, poza tymi wszystkimi przepisami prawa, o których tutaj wspominaliśmy, czy te obsługi rozporządzenia. To największą możliwością jakiejkolwiek działalności, jakiejkolwiek ograniczeń przestrzennych jest niewątpliwie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Co do wydawanych warunków, to zabudowy, o których Państwo mówicie, to wydawanie tych warunków zabudowy również podlega bardzo takiej szczegółowej ocenie mieszkańców i otoczenia, dlatego że te wszystkie warunki są podawane do publicznej wiadomości, strony są informowane, więc generalnie przykładem było na przykład troszeczkę uboczny, mamy wniosek składany na budowę zabudowy, na budowę maszyn telefonii komórkowych, mówiąc tak na rozumie. I pamiętamy, że procedura wydawania tych warunków zabudowy jest też dość procedurą taką rygorystyczną, gdzie udział społeczeństwa jest bardzo znaczący i bardzo wpływowy na ostateczną decyzję, która jest wydawana. Czasami poza nami, panie Wójcie. Czasami ona jest poza nami. Ja rozumiem, że może się zdarzyć, proszę Państwa, że jakiekolwiek ograniczenia, które wprowadzimy, powiedzmy, jeżeli one będą tylko arbitralne i konstruktywne, jeśli chodzi o naszą gminę, to one spotkają się przy odwołaniu, procesie odwoławczym do SKO na przykład. No, że SKO uchyli, bo mamy taki przypadek, że nie ma spójności, jeżeli chodzi o rzecznictwo nasze uchwały, a mówi o rzecznictwo SKO. Także no, to się może zdarzyć niewątpliwie, tak, ale oczywiście te uchwały, które Państwo macie, te uchwały, które macie do tego przed sobą, a głównie załączniki, które są dołączone, bo one regulują w sposób znaczący te działania, są możliwe do modyfikacji przez Państwa jako szanowną radę, także jak najbardziej wszystkie sugestie, jeżeli Państwo takowe sugestie macie, to tutaj proszę nam przekazać również do jakiejś naszej analizy. Te sugestie muszą być zgodne z obowiązującym prawem. Możemy wprowadzać do czegoś, co... Plan przestrzenny, czy 250 porządku prawa, jeśli możemy wchodzić. Pani prezydent, może uzupełniając, tak? Tak, ja chciałam dodać, że nie możemy wprowadzać do tych załączników, które tu mamy, regulacji z przepisów poprzednio obowiązujących. Bo taka jest zasada tworzenia prawa. To jest akt prawa miejscowego, jak widzą Państwo, podlega tworzeniu w dzienniku urzędowym. I nie może być regulacji w rozporządzeniu i w naszej uchwale takiej samej. To będzie podstawowe stwierdzenie nieważności. Ja po prostu czytam uzasadnienie tej uchwały. Proszę Państwa, porozumiej w ten sposób, że uchwała stanowi wykonanie obowiązku nałożonego na organ gminy, w artykule 7, ustęp 1, punkt 3, punkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku gminy. Zgodnie z artykułem 7, ustęp 3, wskazanej ustawy, wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk, zwłok zwierzętnych i ich części, spalarni zwłok zwierzętnych i ich części, wymagane jest uzyskanie zezwolenia, którego szczególne warunki określa Rada Gminy w drodze uchwały. To my wszystkie warunki określamy, a nie ustawa, tak? Szczególne warunki. Ale nie możemy być ponad ustawę, bo ustawa na swoim podstawie. Szczególne warunki dla danego terenu. Natomiast wójt, wydając zezwolenie, prowadzi całą procedurę administracyjną i musi mieć na uwadze całe, wszystkie przepisy potrzebne i obowiązujące w tym zakresie. Ustawę w tym zakresie. Tak. Ustawę rozporządzenia. Nie wiem, uzasadnienie wydaje, że gro zależy od ustaleń rady, tak?
Pytanie, panie Sławku, co możemy ewentualnie ponad ustawę powiedzieć do uchwały? Nic nie możemy, ponieważ ja w tej chwili w tej uchwały, no mówię, no dostaliśmy, tak jak mówię, okres świąteczny, okres budżetu, zmiany na okrągłe, jakie są. Ja nie zastanawiam się na tym aż tak dalej. Ja się tylko mam pytanie, czy rzeczywiście musimy tę uchwałę rzeczywiście się przyjmować, tak? Bo to jest pytanie. I czy nie warto się nad tym zastanowić? Żeby nie było później, że a, przegapiliśmy jakąś sprawę, ale mówię, no... Panie Maniko, musimy przyjmować dzisiaj? Proszę mi mikrofon. Znaczy, zgodnie z tym, jak to ustawa, trzeba się ustawić, że to powinno inaczej. Znaczy, że tam już uchwalono taką uchwałę. Powinno być się procedowane uchwałę. No właśnie, powinniśmy być dawno, ale robimy to 29 grudnia przy takiej ścieżce. Tak jak mówię, o takim okresie. Nie było tej ani komisji, ani nic innego. Mówię, ja mam komunikację. Pan radny Hofer, też bardzo. Dzień dobry, witam Państwa. Ja chciałem tylko powiedzieć o tych odległości, bo tutaj pani Monika właśnie mówiła o tych 150 metrach. Ja, proszę Państwa, mieszkam w odległości, to nie jest plac, palarnia, nie są jakieś zapachy, tylko po prostu jest hałas. Psy szczekają. Schronisko na Paluchu to jest, nie wiem, 600-700 metrów i proszę mi wiedzieć, że to naprawdę przeszkadza. W latach, jak są okna otwarte, to ujadanie tych psów, bo tam jest sporo tych piesków, to przeszkadza. A jeżeli doszedłby do tego jeszcze zapach jakiejś spalarni z tamtej strony, no to ja nie wiem. Tylko się wyprowadzić. Tylko się wyprowadzić. A jak to ma być tylko 150 metrów, no to jakoś sobie tego nie wyobrażam. Ja, pan radny, panie burmistrzu, proszę się, muszę rezygnować. Ja mam takie pytanie. Czy coś jest powiedziane tam w przepisach na temat jakości ziemi, na której można takie schronisko otworzyć lub taką, nie wiem, grzebalisko, dlatego że to gmina raczej jest generalnie ziemię ma dobre. Czy to warto na dobrej jakości ziemiach robić grzebaliska wezmę dla zwierząt? Z tego co wiem, to nie ma uregulowań dotyczących klasy ziemi, na której to ma być ustanowione. Natomiast z drugiej strony chciałam jeszcze zaznaczyć, że gmina musi wykonać dyspozycję artykułu 7 ustawy o utrzymaniu czystości i mieć taką uchwałę. Jak będzie mi to sprawdzało, no to wytknie nam. Proszę, panie mówicie, tak? Ja mam, że Państwo jest taką uwagę. My chcemy, oczywiście dążymy do doskonałości, to jest bardzo dobre i tak powinno być. Państwo uchwalenie tej uchwały sprawia, że my tej uchwały nie możemy za powiedzmy miesiąc zmienić, przepracować. To znaczy ja uważam, że można spokojnie tę uchwałę przyjąć w tym brzmieniu dzisiejszym. Jeżeli Państwo radni i oczywiście tutaj do dyspozycji referat ochrony środowiska jako takiej komunalnej, wejdziecie w drodze przepracowania na komisjach Rady Gminy odpowiednich zmian do tej uchwały, to naprawdę podjęcie nowej uchwały nawet za miesiąc nie jest najmniejszym tutaj problemem, ani najmniejszą sprzecznością, nawet powiem szczerze, wprowadzenie zmian do tej, która jest. Nawet powiem szczerze, byłbym zadowolony, gdyby rzeczywiście taka uchwała bardzo wnikliwie została, że tak powiem, procedowana i przeprowadzona. Dlaczego? Dlatego, że dzięki temu, proszę Państwa, mamy rzeczywiście, bo gro jakichkolwiek złych decyzji zawsze jest wpływa, jest utożsamiany z wójtem. A wójtem jest taką decyzję, taką czy inną, ma ograniczone możliwości prawne poprzez odpowiednie uchwały, rozporządzenia, ustawy, które w związku z tym ja bardzo bym chciał, żeby ta uchwała była jak najbardziej doskonała, zachowała nasze interesy. I jeżeli to jest możliwe, to ja mam taką propozycję. Przyjąć ją w dniu dzisiejszym, w tym brzmieniu, zdaje to już tam przynajmniej początek podstawy do procedowania, gdyby się rzeczywiście znalazł przedsiębiorca, który by chciał prowadzić tę nazwijmy to działalność gospodarczą, której inaczej nie można nazwać, taką działalność. A
tak powiem, już do prac komisji poszczególnych wnioskuję o to do pana przewodniczącego, żeby Rada Gminy zajęła się ewentualnymi zmianami i analizą. Zaraz. Rozumiem, tylko ja do pani Moniki mam pytanie, bo ta uchwała będzie podstawą do ruszenia przetargu. Pani Monika. Także nie na wadę możemy w tej chwili sobie tak grzebać tej uchwały, bo jeśli ją podejmiemy, to jest warunek, żeby się ogłosić nie przetarg. Także nie możemy za bardzo właśnie ich zmieniać później, bo będzie umowa tylko podpisana z wykonawcą danej usługi. Panie radnej Górecki. Panie Władko, rzeczywiście mam pan znany do cierpliwości, ja bardzo pana cenię. Praktycznie od lat nie ma tutaj żadnego przedsiębiorcy na terenie gminy, raczej który tutaj sobie dużo rzeczy robił. Ja rozumiem, że pan radny Hoffman mówił o paluchu, na paluchu już jest Warszawa, nie mamy wpływu na to, co się dzieje na granicach naszej gminy. Może to być 50 metrów na granicach naszej gminy, nie musieli się, że tak powiem, z tym jakoś zmierzyć. I ja też proponuję, żeby jednak mimo wszystko przegłosować tę uchwałę państwa, bo nic nie wskazuje na to, żebyśmy mieli jakiekolwiek problemy tak naprawdę. A tu jest to uporządzenia praktycznie ministra, no sprawę, oni muszą o tych rzeczach trochę bardziej jak gdyby tutaj dyskutować i robić jakieś takie tutaj zaostrzenia. No my niewiele możemy jako radni, a jeżeli rzeczywiście jak pan powiedział, że coś jest wydarzenie, to jest zawsze, to możemy do tego wrócić. I to nie jakieś aneksy zawsze też pomocnie do umowy. Także to tyle. Dziękuję. Panie Moniko, jaka jest zmiana w treści uchwały z poprzedniego roku? Jest zmienione przez te kafematę? Znaczy nie było, przepraszam, nie było. Czyli ona jest uchwalana. To jest pierwszy raz. Chyba my na czym się opieramy tutaj, tak? No właśnie, to mamy uchwałę wcześniej, tak. A od tego, żeśmy na etapie, no teraz mamy to problem, faktycznie. Pan radny Piotrowski. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie wszystkich. Ja mam pytanie do pana burmistrza. Czy plany zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Raszyn w ogóle pozwalają na te takie spalarnie, czy tam grzebowiska, czy takie plany były uchwalane do tej pory? Na dzień dzisiejszy były tylko uchwalane plany, które są no, usługi na zbiórki cmentarzy. No bo mamy cmentarz na naszym terenie i takie miejscowe plany są uchwalone i tak jest rezerwa też. Czyli no, tak można by było powiedzieć, że na tym terenie istnieje taki. Były kiedyś przymiarki rady do uchwalenia jeszcze w innych miejscach gminy Raszyn, ale nie spotkało się to z ale to na to ja może rozumiem, że to będzie zależało w tej chwili od Rady Gminy przygotowanie terenu. Myślę, że Rada Gminy nie będzie takich terenów przygotowywać. Dziękuję. Panie Wójta, skoro tej uchwały nie było, bo ja myślałem, że to jest w ramach utrzymania porządku, czy ktoś teren nie wybiera, że ona musi obowiązywać na rozwój roku. Jest tak nakaz już? Czy ona musi być? No do tej pory nie było i pani ogłaszała konkurs czy przetarg, żeby ewentualnie wykonawca tej usługi pojawił się w terenie gminy Raszyn. Czyli może byśmy nie uchwalali dzisiaj tej uchwały. No skoro była już możliwość prowadzenia działalności, jaka była, bez tej uchwały. I wtedy będzie można spokojnie nad nim procedować. No bo jeżeli on, jak tutaj zauważyłem, podejmiemy dzisiaj, pani będzie miała podstawę do ułożenia przetargu. Jeżeli jej nie będzie, to ogłosi pani przetarg bez tej podstawy uchwały. No tak. A do tej pory to funkcjonowało, nie było żadnego problemu. Ja mam pytanie do rady. Może byśmy jednak nie głosowali jej dzisiaj. To będę odejmie. No i będzie na radę wina, bo radę ją odejmie w porządku. Nie, ja bym taką propozycję, no może byśmy to w ten sposób
Ja jednak optował za tym, o czym mówiłem, to znaczy uchwalenie jest w takiej formie nie służbuje niczego, nawet jeśli wydamy komuś, żeby zmienić umowę, to mogłoby być ważne, nawet jeśli ją zmienimy później. Znaczy, ona będzie oczywiście obowiązywała w dniu zawarcia zgodnie z przepisami prawa komisji. Na dzień zawarcia. Jeśli ją zmienimy, to tylko konsekwencja dla przyszłych, powiedzmy, dla podmiotów, które będą musiały się dostosować do nowej wersji. Proszę o ciszę. W związku z tym, oczywiście braki, daje to, że to nie muszą się podróżować. Pani Moniko, w ośrednich gminach taka uchwała już funkcjonuje? No nie wiem, to jest uwaga taka, bo przychodzi wchodzić w ten temat. Chciałabym jeszcze powiedzieć, że tworząc tą uchwałę, my napisaliśmy bardzo dużo innych uwagę, tylko tu dodałam to z nadzorem, z moimi koleżankami z nadzoru. I mnie przekonały, że połowie rzeczy musieliśmy dorzucić. Państwo, to jaki nadzór pani mówi? Dobrze. Ja myślałem, że nadzór na grzybowiskami. Nie, wojewody, rozumiem, tak, konsultacja po dobrze, szanowni radni, jakieś jeszcze pytania, uwagi do tego projektu uchwały? Ja chciałam zapytać. Proszę. A to z kotami, na przykład czy błąkało się trzech osób? Co ja robię? Trzy kotami. Albo zaprosić, albo wyrzucić. Co zrobić na Żoliborz? No to wierzę. Na Żoliborz zrobić. Kolejne pytania? Nie ma. To zamykamy dyskusję, przejdziemy do głosowania projektu uchwały. Odświeżmy sobie skrawę, żeby były różne kolejności. No to wszystkim będę wszyscy nie wiedzieć. Przechodzimy do głosowania projektu uchwały. Proszę o ciszę na sali. Potrzebuję treść projektu uchwały typu uchwała w sprawie określenia warunków oraz wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorcy obiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronienia dla bezdomnych zwierząt, a także drzewowisk i sprawy zwłok zwierzętych i ich części. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czekamy na wynik głosowania. Wynik głosowania 10 za, 2 przeciw, 6 osób się wstrzymało. Uchwała została podjęta. Znaczy nie, przeszło 6, 8. No proszę.